17 września 1939 roku, około godziny 4 nad ranem, Związek Sowiecki zbrojnie zaatakował Polskę. Stalin wywiązał się z sierpniowego tajnego porozumienia z Hitlerem, czyli paktu Ribbentrop-Mołotow, który przewidywał wspólną agresję, zajęcie i podział terytorium, no a w efekcie likwidację państwa polskiego. Mówi się, że nikt się tu z tej strony wojny nie spodziewał. Czy rzeczywiście tak było? Porozmawiam o tym z panem profesorem Januszem Odziemkowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Latem 1939 roku na wschodnich terenach Polski przebywało wielu wczasowiczów, dzieci były na koloniach. Czy jakieś sygnały dawano, że wojsko radzieckie może przekroczyć granicę? Nie, jeżeli mówimy o lecie roku 1939 przed agresją niemiecką, no cała uwaga była skupiona na zachodzie i też wielu ludzi nie wierzyło, że Niemcy nawet odważą się na zaatakowanie Polski, kiedy mieliśmy sojusz z Wielką Brytanią, z Francją. No wydawało się to mało prawdopodobne, także urlopowicze na ogół wypoczywali, jeżeli mieli taką możliwość, właśnie do 1 września. I dla nich w ogóle wybuch wojny był zaskoczeniem. Też nie spodziewano się oczywiście i agresji ze wschodu. Wiedza na temat tajnego protokołu była dostępna na zachodzie. Alianci o tym się dowiedzieli w ciągu mniej więcej 48 godzin. Wywiady działały, ale utajniono to. Nie podzielono się tą wiedzą z polskim rządem. Prawdopodobnie z obawy, że być może Polacy w tym momencie się ugną. Zostanie załamana równowaga sił w Europie. Ustąpią i w tym momencie niejako wejdą w orbitę polityki niemieckiej, bo to byłoby oznaczało w krótkim czasie no, zwasalizowanie Polski. Polska była zbyt silnym państwem w takim miejscu położonym, że gdyby Polska znalazła się w obozie, prawda, państw osi, to byłaby zachwiana równowaga sił, no nawet więcej, bo przeceniano siły niemieckie, już uważano, że Niemcy mają przewagę. Propaganda niemiecka tutaj dobrze działała i alianci mieli przesadzone informacje o możliwościach armii niemieckiej. Panie profesorze, przed samym atakiem komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow odczytał ambasadorowi polskiemu w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu krótką notę, w której za powód wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i unieważnienia sowieckiej umowy o nieagresji podał taki powód: wewnętrzne bankructwo państwa polskiego i cytuję: troskę rządu sowieckiego o zamieszkującą terytorium polską, pobratymczą ludność ukraińską i białoruską. Czyli to takie oficjalne powody. No było tam też więcej argumentów, że rząd polski już jest poza granicami Polski, co nie było prawdą, że Polska już nie istnieje jako państwo. No oczywiście ambasador Grzybowski odmówił przyjęcia tej noty i argumentował, że nawet taka sytuacja, jak to nakreślił jego rozmówca, nie usprawiedliwia łamania umów międzynarodowych. Zdaje się, pół godziny było przerwy, może formalnie udawano, że dyskutuje się na ten temat. Oznajmiono mu, że rząd podtrzymuje swoją sowiecką decyzję i że nie będzie zmiany i to jest stanowisko sowieckie i że on bierze na siebie odpowiedzialność za odmowę przekazania rządowi polskiemu tego stanowiska sowieckiego. To było usprawiedliwienie oczywiście agresji, motywowane, no tak jak to w podręcznikach historii później w Związku Radzieckim było opisywane. Troska o los pobratymców, upadek i zniszczenie właściwie państwa polskiego. Związek Radziecki ma czyste ręce, wchodzi na terytorium Polski dlatego, żeby no, odepchnąć od swojej granicy groźbę niemieckiej agresji. Oczywiście Niemcy nie mieli absolutnie zamiaru zaczepiać Związku Radzieckiego. Kiedy pierwsze informacje o wkroczeniu wojsk sowieckich dotarły do dowództwa niemieckiego, to znamy relacji czy pamiętników wojskowych niemieckich, to pierwsze pytanie pełne niepokoju było: przeciwko komu? Oni nie byli pewni. Obawiano się, że być może chcą pomóc Polakom. A co wiedział nasz kontrwywiad? To jest do końca niewyjaśnione. To znaczy, mieliśmy tam atasze wojskowego, pana pułkownika Brzeszczyńskiego, bardzo zasłużonego oficera w roku 1919-20. Potem podejrzewanego, ale bez
konkretnych dowodów o to, że być może nawiązał współpracę z Sowietami, ale jak mówię, to takie były podejrzenia przez niektórych historyków wysuwane, nie mamy na to dowodów. Ukrywano w jakiś sposób zagrożenie, nie informowano strony polskiej. To nie jest do końca tak. Po 1 września, mimo tego, że była granica szczelnie zasłonięta, nie dało się ukryć koncentracji wojsk. Argumentowano, że to są ćwiczenia. I tak zresztą nasi kopowcy nawet wtedy, kiedy była ta sytuacja jeszcze przed agresją, tak się uspokajano. Mniej więcej 12 tysięcy żołnierzy KOP-u chroniło tej 800-kilometrowej Korpus Ochrony Pogranicza. Korpus Ochrony Pogranicza, formacja, która miała zabezpieczać przed przenikaniem na terytorium Polski jakichś grup dywersyjnych, próby wzniecania niepokoju w Polsce, atakowanie małych miejscowości, rabunki. No KOP temu postawił tamy i to było świetne wojsko. Było bardzo dobrze przygotowane do tej obrony granicy. No tylko, że główne siły KOP-u poszły na zachód, a tutaj było tylko 12 tysięcy żołnierza. Tak się uspokajano. No jest wojna, w związku z tym też Sowieci się mobilizują, no bo ta wojna zbliża się do ich granic. I tak powiedzmy w czynnikach rządowych mniej więcej przyjmowano. No skoro się wojna zbliża do ich granic, no zrozumiałe jest, że to robią. Czy zapaliło się jakieś takie czerwone światełko ostrzegawcze? Powinno to dać do myślenia. Powinno to dać do myślenia wojskowym i politykom, zwłaszcza po doświadczeniach lat 18-20 i doświadczeniach polityki sowieckiej wobec Polski. Ale myślę, że tutaj zadziałało takie psychologiczne zjawisko, mianowicie nie dopuszczano do myśli takiej sytuacji, bo to oznaczałoby katastrofę. Przed wojną tak mówiono, że co by się stało, gdyby zaatakowali Niemcy i Rosja jednocześnie. No pozostałaby nam walka na placu Saskim o honor. Nic poza tym. Więc myślę, że nie dopuszczając myśli o tym, że coś takiego może nastąpić, automatycznie odrzucano taką możliwość. Panie profesorze, Armia Czerwona, tak jak mówimy, uderzyła na Polskę na całej długości wschodniej granicy II Rzeczpospolitej. Oznacza to, że Rosjanie byli przygotowani i za tym atakiem szła polityka, przygotowanie właśnie zakrojonych na szeroką skalę aresztowań polskiej elity państwowej. Sowieci ze swojej strony robili rozeznanie polskich elit, tej sytuacji zwłaszcza na Kresach. Potem bardzo szybko trafiali do tych ludzi, których chcieli aresztować. Natomiast to, co się zdarzyło we wrześniu, było jednak zaskoczeniem. Tempo niemieckiej ofensywy było zaskoczeniem w ogóle dla całego świata i Moskwa się nie spodziewała, że będzie to tak szybko. Jaki mamy dowód na to? No jest szereg dowodów, ale no przytoczę taki najbardziej namacalny. Można pośmiać się z tego dowodu, ale on jest dowodem na zaskoczenie Sowietów. Mianowicie zaczęto rozrzucać od razu, propaganda weszła, ulotki nad oddziałami polskimi nawołujące do składania broni, że sytuacja jest już beznadziejna, że rząd polski uciekł i tak dalej. Proszę Państwa, to jest taką polszczyzną pisane. Jest tam tyle rusycyzmów, że to jest po prostu śmieszne. Na przykład takie zdanie. Oficerowie polscy, chwyciwszy nagrabione imi złoto, uciekli tchórzliwie i tak dalej. Tak. Widać, że to jest robione w pośpiechu, nagle. Było zaskoczenie. Natomiast nie było zaskoczenia co do samej metody i celu. To mogło nastąpić w październiku, w listopadzie. Ale nastąpiłoby, bo to było przygotowywane. Proszę Państwa, o wydarzeniach historycznych września 1939 roku, pamiętnej dacie 17 września, rozmawiałam z panem profesorem Januszem Odziemkowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.